chcieliśmy, aby Dzień Dobry za płotem był filmem o codziennym wchodzeniu i wychodzeniu mieszkańców osiedla Serek Żoliborski poprzez ogrodzenie, które postawili wokół swoich domów. Postawili, bo takie mieli sobie widzimisię. My też z kamerą przez kilka dni, tak jak mieszkańcy, dostawaliśmy się do wewnątrz osiedla i wydostawaliśmy się na zewnątrz, by zobaczyć, jak widziało nam się to. Zwyczajne bloki socrealistyczne, dużo asfaltu, plac zabaw dla dzieci, śmietnik i ani jednego śmiecia, ani jednego psiego ekskrementu. Po prostu zadbane osiedle. Mieszkańcy, by się do niego dostać, mieli klucze, kody lub karty zbliżeniowe do zamków zamkniętych furtek. My mieliśmy życzenie. Dzień dobry, na dźwięk którego nieznane osoby wpuszczały nas do środka. Poza tym dobrze patrzyło chyba nam z oczu. Ta codzienność po wejściu do środka nie okazała się taka codzienna. O tym jest film. Ludzie nie mogą przechodzić na skróty. No, tak. Czyli... ci, którzy nie znają ogólnodostępnego kodu, który na wszystko otwiera, to nie mogą. Ale jeżeli ktoś taki jest, to no to tak. Oho. Tak bardzo protestowali ludzie, że nie mogą przejść na przykład na pocztę z tamtych bloków, no ale no, trudno no. Państwo do kogo? Gdzie? Słucham? Czy pani ma kogoś w rodzinie, kto ma na przykład kłopoty z otwieraniem tych drzwi? No akurat mam takiego syna, który jest niepełnosprawny i ma problem na przykład, ale to już jest jakby z upośledzenia wynika, że nie może po prostu zapamiętać kodu, więc czasem ma problem. Czy ten domofon tutaj na te pstrykaczki, tutaj na symbole... Tutaj... Jest, ale to jest do konkretnych domów. Na przykład nie może pan wejść z tamtej furtki, wybierając kod mieszkania, bo otwiera się kodem tak. mieszkaniowym do tego budynku. Ewentualnie do tego wysokiego, tylko jest do konkretnego domu. Jest co prawda kod serwisowy uniwersalny, który no, znam, to jest inna sprawa, można to rozkodować po pewnym czasie, który pozwala wejść z każdej furtki do domu, ewentualnie chip. Wiele jest głosów, tak jak słychać w mediach, że jednak odgradzanie też jest takim aspektem oddzielania się od społeczeństwa. Nie wiem, no i aczkolwiek no to, no, to są dwie strony medalu. Jak wygląda dostępność osiedla dla osób z zewnątrz? To jest to raczej niemożliwe. Znaczy dla osób z zewnątrz, czyli tych, którzy chcą się dostać, że tak powiem, no nie wiem, w sprawach, że tak powiem, bezprawnych, czyli bez czyjejś wiedzy, no jest to ciężko. Natomiast jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, to jak najbardziej. Ci, którzy tutaj przychodzą popijać sobie wodę mineralną, to już tutaj nie wchodzą. Czy dalej? Jak im się uda, to wejdą. Jak mają kogoś z pijaczków mieszkańców, to ich wpuści. Całym problemem tego podwórka, tego rejonu, jest wodopijnia. Aha, wodopijnia? Tak. Rozumiem, czyli alkohol. Czyli alkohol. I wszyscy klienci tegoż przybytku przychodzili tutaj. I całe noce były zabawowe. Wszyscy pijacy, którzy odwiedzają wodopój na placu grunwaldzkim, czynny całą dobę, nie mają takiego wstępu łatwego jak do tej pory. Tak. Wieczorami przecież tutaj były hałasy, szkło potłuczone. Policja ma prawo wchodzić tutaj na teren i kontroluje właśnie tą młodzież, czy też nie?
Zanim wejdzie, bo nie zna kodów, to tej młodzieży już nie będzie, więc to jest czysta utopia. W związku z tym, że tutaj ten plac jest czasem niebezpieczny, czy dzieciaki chodzą gdzie indziej, czy tutaj się przede wszystkim bawią? No jeszcze się bawią pod plebanią, tam jest taki ogródek ogrodzony. On jest bardziej bezpieczny, nigdzie nie wyjdzie. Ale z drugiej strony też tak odgradzamy się od wszystkich. Przepływ informacji o kodach, zauważyłem, wśród dzieci jest dość swobodny. Poza tym dzieci sobie chodzą i... I dzieci sobie poradziły. Dzieci sobie poradziły. Dzieci sobie bardzo dobrze radzą we wszystkich sytuacjach. Ja rusz tam, hej! Ale opłacało się? No z jednej strony tak. Kiedyś byłam bardzo zainteresowana, bo miałam psa, a przychodzili i z tamtej strony z takimi różnymi Brytanami, takimi bojowymi i bardzo było. No teraz już mniej, ale nie, no lepiej chyba jest trochę. Zawsze no, wszyscy nieproszeni goście się nie pojawiają. Wreszcie przestali przychodzić ludzie z obcych domów z psami, żeby psy się załatwiały na terenie osiedla. Są miejsca w Warszawie, nawet na Żoliborzu, gdzie z dziećmi określam je jako psie alejki. Ogólna zasada, że psy raczej się wyprowadza poza teren, żeby psy załatwiały swoje potrzeby. Nie ma jeszcze tej pełnej kultury sprzątania po psach, a zatem jest to fajny wybieg, bo psy nigdzie nie uciekną. I to jest czynnik, który wypłynął dopiero jak ogrodzenie powstało.